Siemane maneczko, ja jestem Manek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Uno. Uno do stres. Oczywiście jest to drugi odcinek waszej chyba ulubionej serii w tym momencie. Ponad 100 tysięcy wyświetleń, prawie tyle łapek, prawie 5 tysięcy łapek. Naprawdę świetnie wam się ta gra spodobała. Długo nam zajęło znowu się zgadać, żeby nagrać, ale w końcu jest i Uno. Tym razem świąteczne zestawienie, niestety nie gramy z mapkami naszej, z kamerkami naszymi wszystkich, no bo chłopaki nie za bardzo chcieli, więc będzie się tylko moja kamerka. Gramy oczywiście znowu teamówki, to i jeszcze chyba u Furmana możecie zobaczyć tą perspektywę jego teamu, oczywiście u mnie będzie mój team. Bardzo fajna zabawa. Oczywiście gramy z chłopakami, więc Mati, Furman i Matyniu i Slotar, linki oczywiście w opisie. Jeżeli chcecie więcej Uno, to koniecznie komentujcie, zostawiajcie łapki, bo wtedy będziemy wiedzieli, że chcecie i będzie łatwiej mi zmotywować kolegów do grania w tą grę. Będę mega szczęśliwy, że tutaj 3000 łapek dacie radę zostawić. Na teraz zapraszam do ultra zabawnej gry. A? Hej ludzie, witamy w Uno! Cześć, witamy w Uno, to jest kolejny odcinek Uno. Świąteczny do tego. Czekaliście 12 miesięcy. Dobra, także zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj niestety jesteśmy bez kamerek, ponieważ... jak widzicie, jestem z Matim, fajnie jest. I ponieważ jesteśmy bez kamerek, bo Mati nie chciał kamerki, więc bez kamerek. A poza tym... też laga poprzednie miał. Albo inne odcinki Macieja, Manka i Matiego i tam też laga miał. Zabawy. No laga? O Jezu. Ta, Malaga. Malaga. A widzisz, że Malaga to też jest taka wyspa hiszpańska? Ta, bo z tego się cukierki bierze, tam produkują te cukierki. Nie, o dobra, tak, bo tam na drzewach, nie, tam na drzewach te cukierki rosną. Nie. Tak, tak. Na końcu ziomek. Tam jest klub piłkarski Malaga. Aha, bo my teraz gramy. Oni są sponsorowani przez. przez te cukierki. Tak, i oni są bogaci, bo tam jakiś był shake. Potem robimy też shake z tych cukierków. Masz Mati. Ale takie sportowe. Ej, jestem z Furmanem? Nie, nie, Furman. Tak, proszę, jestem z Matiem. O Mati, siema. Nie ma wariacie. Dobra. Ja w ogóle a nawet czemu nie... ty nie grasz pode mnie, Furman? To jest mój odcinek, graj pode mnie. Weź się upamiętaj. A ty zawsze się. A passive aggressive jesteś strasznie, wiesz? Masz. Dobra. Prosiłem, żebyś się opamiętał tylko. Ale Mati, 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 dobrze, dobrze. No kurde. I pyk. A na szczęście, a Furmanek ma też... ma karty chyba. Teraz, teraz możesz grać pode mnie, Furman. No dawno nie miałem takich fajnych kart. Dobra, wariacie, Flotarusie. Tak, wygrywamy szybciutko, nie? Ta, nie wygrywacie szybciutko. Tak, tak. Ja wam na to nie pozwolę. No właśnie, jak to zrobić, nie? Nie ma jak, chyba że... Miej nadzieję, nie wiem co zrobić, wariacie, robię tak. No o, dobrze zrobił. Miej nadzieję. Ale oni nie mają czerwonych już więcej. Gościu, ty chyba zostałeś strelowany. A ci właśnie chciałem powiedzieć, że mają tyle więcej czerwonych. Ja wiedziałem, ale on blefuje, blefuje. No, no. No dobra. O nie! Sprawdzimy. Dlaczego tą taktykę. Ty, Kretoszczu, że to zrobiłeś? Ej, miało być to wyłączone. Włączone czy wyłączone? Wyłączone. Nie no, włączone miało być. Challenge'ujemy się. Ja to salinuję. A, to nie wyłączyłeś challenge'a? A, Mati! Chyba wyłączyłem. Bo chciałem Manojkowi dowalić. Dobra, dobra, dobra. No, do, dobrze, nie, wyszło no, mordo. Nie, no. Patrz, właśnie, czekaj. Bo nie wiem, czy wiecie, ale u Matiego i Furmanka na odcinka graliśmy na te challenge'e i dalej w sumie nie rozumiemy, o co chodzi. Rozumiemy, niby coś tam no, Furman powiedział, ale nie do końca wierzę mu w to. Tu, 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 tu. Nice. Ja no. Dobrze chyba pomyślałem, no, nie? Dawaj, super gość. O! Tak, super gość jestem. Dobra. Ale jednak tu wezmę tą kartę, położę już. Dobra, połóż, nie ma sensu. Tak, już masz wystarczająco dużo tych niebieskich, nie? No. I czerwonych też zresztą. Czerwonych ciągle to mam tyle. Za dużo strach. Całą talię sobie ułożę zaraz. A tu masz zieloną teraz. O, ja zieloną? Wiem, że masz taką, to... Dobra. No, widzisz, pięknie. Dobra, super. Dzięki, że pomagasz. Nie ma za co. 3 versus 1 chyba gramy tutaj, tak? Tak, teraz gramy zmęczymy chyba, wiesz co, nie? Dzięki, wiesz, chłopie, że się o, tak dzięki. Jezus, spoko, taki zmęczony. Spoko. Pamiętaj, żeby czerwonych nie wyrzucać na tych lamusów. Wow. Ej, ale my cię nie wyzywamy. I niebieskich też. Ale no, nie mówiłem o was. A może to wyrzucimy, co? Ta, to ale, pal. Patrz, nie, jak nie, tu rób, robię. Nie rób, nie rób. Pa, challenge'uję się, gościu, z tobą. A się challenge'uj ze mną. No i co? I to nie jest prawda! Nie jest prawda? Nie. Nie? Sranie w banie. No to ja miałem, a co, ja miałem, co w końcu położyłeś? Powiem wam szczerze, nie? Ja miałem 1-1-2. Uh-huh. A on miał ósemki, ósemka szóstki i podświetliło i nawet tą ósemkę ta, niebieską. No i co z tego? I no. Ale on miał więcej. A to ten sam kolor, o kolor chodzi. Z żółtych on wybierał chyba największą. Ale nie, Mati mu... A masz żółty jakąś, Mati? Ma. Ale łatwy gaming! Uskuteczniamy tutaj. Easy! Buu! Piątka! Bo Mati nie miał żółtej, faktycznie.
To chyba o to chodzi, masz rację, kolego. Dobra, także ruszamy z kolejną rundą, zmieniliśmy drużynę. Dawał tutaj radę. Tak, zmienialiśmy drużynę totalnie przypadkowo, tak postanowiliśmy sobie, że zmieniamy sobie drużynę. Nie dlatego, że Furman wyszedł z gry, nic takiego. Słucham? Gramy pod ciebie. Tak, chyba, że pod ciebie wtedy będziemy, jak będziemy wiedzieć, że pod ciebie warto. Dobra, Furman, gramy pod nas, nie? Pod jak coś. Manojka, no gramy. Dobra, jakie masz karty? Pod Manojkiem, to ja ci współczuję. O, świetnie. Gramy świetne. Pod Manojka, dobrze jest. Jak będziesz pod... Mati! Manojka, tyle karty wyczułeś, nie? W tej rundzie. A szkoda, że chłopaki nie słyszeli. No nie słyszeli, niestety. Ale co? No śmieszną rzecz będzie. Śmieszny dawaj, dawaj, no. Zrób, no. O, blokada tutaj poszła. Tak, blokada. A ja też dostanę blokadę od Matiego? A pamiętacie, kiedyś była taka jakaś telewizja, nie wiem, czy to w TVN, czy co? I tam trzeba było takiego coś przykleić na telewizor i to było takie... Przygarnij kropka. Ani! Ja go nie przygarnąłem nigdy. Ja miałem kropka. I co ten kropek dawał? Naświetlał się satysfakcję. Aha, bo jakieś konkursy chyba, losowania były za to, nie? Tak, było losowanie. Dobra, i paje, oni teraz dają czerwony, bo nie myślą, że my nie mamy czerwonych. No na szczęście mamy ich tyle. Tak. No i co? Zablokowany. Ale ten może mieć wciąż, bo on wybrał. Tak, tu Uno leci, no. No leci. Myślisz, że ma dwie? Myślisz, że ma dwie? Nie, myślę, że nie. Dlatego ja teraz zmieniam kolor i tak, więc... Gościu, a jeżeli on ma żółtą? Nie ma na pewno. A jeżeli mam żółtą? Ale nie masz na pewno. A mam żółtą? Na dobra, pewno nie masz. Lecz czekaj, ale właśnie, lecimy nie bardziej mamy, na Matiego, nie? No ziomek, miałem no żółtą. No ja, co zrobiłem? Jezu. Nieważne, nie klikaj, nie klikaj, Furman, nic. Masz u góry odliczanko. Quit? Furman już wyszedł na pewno z tej rozgrywki. Nie no, bym był. Dobra. To teraz kolejna wygrana do kolekcji wygranych. Mati! I będę zadowolony. Co tam się stało u ciebie? A jak to się zaczyna, kto a zaczyna? Co się to? Zaczyna ten, co wygrał. Od lewej strony. Tak jak ale to ja wygrałem. A ja nigdy nie zaczynałem jeszcze. Furman wygrał. Nie no, ja wygrałem. Ale Furman był lepszy. Ale to ja zaczęliście Uno. W teamku. W teamku? W teamku. Adi! Tak? O Boże. No. O odpaśnie. Nie, tylko nie to! Ale you know jaki kolor, nie? Nawet nie, to będziemy się... O, Furman? No, challenge'y, cwaniaczku. Aż ty kurde. Miał wyższą? Tak. Okej, okay, to o to chodzi. Jaką miałeś najwyższą zieloną? Trójkę miał. A, no. Okej. Okay. Okay. A ty, Mati, jaką miałeś? Piątkę. A co się piątkę, to? Okay. Dzięki, Mati, że udzieliłeś mi odpowiedzi bez... pierdolenia. A co cię to? No spoko. Dzięki. Wiem, że mordo. Ej, ale... Pasyw, agresyw, ta, wykrukasz to będę sobie. Będę musiał wykrukać to niestety. Ale będą co, kruki lata. On przez chwilę powiedział pierdolenia. Tak, bo wtedy był kruk, nie słyszeliście, ale teraz już słyszycie. Jebam. Dobra, starczy. Mati, co Mati, myślisz chcesz tutaj? Coś dodać? A, myślisz tutaj to i jaki kolorek ta. Myślisz? O nie! On tą trójeczkę jeszcze ma. No, on challenge'uje na pewno. Ale chwila, jak biorę challenge, to ty wybierasz kartę, czy ja? Nie. Ja co? Już wybrałem. To porówna wasze karty, kto ma wyższą zieloną. Dobra, biorę challenge. Jazda, bijmy się! A czemu teraz żółtą podświetliło? No się nie rozumiem. A jaką miałeś zieloną? Flotar? Ja miałem dwójkę. O co chodzi? Nie rozumiem w takim razie. Ja też, ale no zaryzykowałem. To wiecie co teraz? Mhm. A masz ósemkę. O no. Naprawdę. No, a to jest ósemka, a to nie jest nieskończoność? To weź, to nawróć się trochę. To zależy jak na to popatrzysz. Dobra, to wiesz co, to ja teraz sobie dobiorę, żeby mieć troszeczkę więcej kart, bo dobra, tu z Matim takie playsy tak robimy, zrobię. Nie? Tak, ale tak teraz wrócę w sumie do ciebie znowu. O, ja już to brałem tyle ile chciałem, teraz teraz ty możesz. Jedyneczkę sobie. Ta, Mati, myślę. Tak, wow. Myślę, że to właśnie, no. Ej kurde, chciałbym dać ujemną kartę, ale nie ma, więc sobie dobiorę chyba karty. Rozumiecie o co chodzi, nie? Rozumiendo. Tak, coś to mało. Ej no dalej, dajcie mi więcej kart. Coś tak mało. Co tak mało? On ma żółtych najwięcej jakby co. Też mi się tak wydaje, że ma żółtych, dlatego ja dostaję. A nim zmienił na zielone? To byś miał zielone. Że masz zielone. Wszystko na zielone. To byś miał wszystko na zielono. A co z... Adi, ja się boję trochę. No tego. Tak trochę ryzykownie, no. Tak, bo ja dobieram karty, nie? Ta. No nie ma, Adi, gramy pode mnie. Ale nie, spoko, dobiorę. Lol. Nie ma problemu. On miał, ale nie chciał rzucać po prostu. Zachowam na lepszą okazję. Dokładnie. No fajna muzyczka w tej grze. Tak, bardzo fajna. W ogóle ta gierka jest najfajniejsza na świecie.
No, no bez zero agresji, tak samo jak w golfie, nie? Zostawcie lajka, jeżeli chcecie częściej. Ta, dokładnie, tak, takie coś zostawcie. Nawet może byśmy raz na dwa miesiące wstawiali wtedy. O kurczę, nie. Ale nie szalej, nie szalej. No dobra, to na następne święta wrzucimy. No, specjal. Bo tu z króliczkami było coś, nie? To na Wielkanoc. Tak, było z króliczkami. To były z tej gierki z króliczkami. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tak, z tej gierki też z króliczkami. O, dobrze. No i zobaczymy, jaki będzie challenge. Okej. Challenge. Biorę, chcę też sprawdzić, Mati. Okej. Jaką miałeś celowaną najwyższą? Ja miałem czwórkę. A, no to tak, to chyba. Ale nie, no ostatnio miałem piątkę, a on trójkę i wygrał. No. Nie, ty cały czas wygrywasz. Nie, wcześniej przegrał. Nie, u mnie wygrałeś. Jezu, wcześniej przegrałem. Wcześniej, mano. To jaki to ma sens? Dlatego no właśnie uważam, że to ma mały sens. Ej, Mati, jak my pode mnie teraz będziemy grali? Gramy pode mnie, gościu. Na razie nie grasz w ogóle, nie, więc. Nie, chcę pod ciebie. No ale widzisz, że jestem w lepszej sytuacji. O! Dobra, teraz pytanie, co on może mieć. Furman? Kurde, bo ja widzę, co ty masz. I chciałbym, żebyś no, użył idealnie tego. Idealnie to zrobił. Wiesz czego, nie? Wiem czego. Ale no. Wiesz, na to ma dwie karty dodatkowe. Ooo! Outplay! Ale, no. Piątka, Mati, to było dobre. To było naprawdę dobre. Ej, nie no, spodziewałem świetnie się czegoś takiego. No Tarek, ile tam jest na liczniku? 15 minut pokazuje. Jeszcze jedną. Tylko pamiętaj, że mieliśmy cięcie, nie? To, bo Furman wyszedł. A, no tak. Nie wspominam sobie. Także możemy teraz sobie... chcieliśmy zmienić teamki, przecież. Aha, no tak. Dziękuję sobie! Tak, dobra, dobrze. Dobra. Ziomek. O, zacząłem. Odpalam go, lada moment. O. No, następny. Teraz Mateusz. Potem liczę sen zielone. Mateuszku, kładź mamonę. Ale. Na stół, na stole. Bo inaczej. Będziesz. Im będzie inaczej. O, dobry flow. Inaczej będzie inaczej. Wjechał tutaj. Dobeczku, zrozum to. Nabit jak podkosz LeBron. Dobra, Mati, co? Testujemy? No dawaj, wariacie. Dobra. A weź tym. Czekaj, zaczęła mi się gra. Bo możesz zrekwestować. Dawaj, frajerze. Dobra, bijemy się. Bitka. Co? No. Nie. Jaką miałeś zieloną? A ósemkę. Żółtą wybrało? Ósemkę właśnie miałeś? Pokazało żółtą, nie? No. Nie, nie, nie. Tak. Ale to chyba nie ma znaczenia. Aha, a Mati, a... Ty, bo mi ja mam taką podkreśloną cię, tą taką jedną kartę, nie mogę się jej wyrzucić? Dziwne. Ty na pewno teraz ty możesz zrobić. Aha, nie, bo to ty, Mati, rzuciłeś jemu, czy on tobie? Nie, no cały czas się zastanawiam, co było nie tak, bo ja też miałem ósemkę, Mati. No wiem, widziałem zieloną. No. Chyba, że to jest ta karta, to na nią kładziemy. Co pod nią jest? O. Jezu, jakie już rozkłonię tu miałem. No. Faktycznie pod tym była żółta. No. Ta... Ty. No. Ale ja już nie miałem. Chodzi. Ale to dlaczego ja muszę wybierać jakby kolor? Ja nie rozumiem, zostaw mnie już, co? Co? To sprawdźmy to jeszcze raz. Sprawdźmy to jeszcze raz może, co? A mano masz? To jeszcze raz. Ja nie mam. Ja nie mam. Ale może ktoś nie, ma. Nie, mów mi co mam robić. No nie, ja nie mówię. No dobra. Nie masz, ale... Chuja, siadaj. Dobra, to niech twój kolega teraz przez to postoi. Tak, widzisz, dobre, że dobre. Będę stał. Dzięki. A co powiesz? Wariacie na to? Uuu. O, no i zobaczymy. Pod spodem jest zielona. Zielona. Okej. Okay. Nie challenge'uj się ze mną. Challenge'uj. Przyjmij to z godnością. O, wiedziałem. No i widzisz? Ale on teraz wie, jaką masz kartę. No, ale co mu to da? Jaką to ma kartę, Furman? Nie, naprawdę. Nie spojrzałem. Nic no, ty Furman, jaki kolor? Powiedz mi kolor. Nie spojrzałem. Dobra. Ma 3 IQ. Na szczęście. Flotarek ratuje sytuację. No. Jaką Mati miałeś tą kartę, mógłbyś powiedzieć, czy nie? Nie, na jaki sobie zmieniłem kolor? Na pewno nie niebieską. A ty skoczył na pierwsze miejsce. Ach. Szkoda gadać. Z jednej karty to się zmieniłem kolor na czerwoną, no to jaki mogłem mieć kolor, chłopaki? Zielona. Czerwony. No nie wiem. Wypatrzcie może na te. To, Mati, no ja właśnie Mati. Dlatego wykreśliłem masz czerwony. Kartę, Mati. To. Mati. Masz kartę, rzucaj. Ja wiem, że mam. Ale ja właśnie nie wiem, czy ty wiesz, że masz. Ale ja wiem, no Furman, co ty odwalasz, no. Tak, nie mogę nic z tego chwycić. Okej, czyli on nie ma czerwonych, o, zapamiętaj. O, za to fajnie wyleciało, no widzisz. O. No i super.
Zapamiętaj, że flotar nie ma czerwonych. Tak, nie mam czerwonych. Flotar okay. Nie ma czerwonych, Adi, pamiętaj. Dobra, dobra. Jak coś nie mam czerwonych, dlatego powtarzam. Masz, ty też jesteś na zerowym poziomie. Ej, niebieskich też nie mam, jak coś. Dobra, nie ma niebieskich. Nie ma niebieskich, teraz może mieć już czerwone, pamiętaj. Mam ale czerwone, nie dużo, ale nie dwie dużo. Czerwone mam. Niebieskich nadal dwie nie mam. Dwie. Albo 10. Nie ma niebieskich, powtarzam. Tak, dobrze, ma dwie niebieskie, dobrze wyrzuciłeś. Nie. A już teraz ma trzy. Co się stało? To czerwonych nie mam? Ja nie wiem, jakie mam. Ale ma zielone, ma zielone. Tak, wszystko na żółte. O! O! A to co powiesz na to? No to dalej żółte jednak. Ja mam nieskończoność i co to ja tam? A ja mam niebieskie, bo nie masz niebieskich. Adrian, o! Masz rację, ale wiesz co mam? Mam dodatkowe karty. Swoich kolegów? Ale przecież ja wiem, że ty masz, no zobacz. Ale masz kolego. Ta na farcie to było. Ta, czyli Mati nie ma niebieskich, powtarzam. Ale teraz ty nie popatrzyłeś na kolegę. Ja mam w dupie cię, bo miałem... Wow! Samolub! Ziomek, ale zobacz, w jakiej sytuacji sam siebie, do jakiej sytuacji doprowadziłeś w tym momencie. Samolot. Przecież ty nie popatrzyłeś na to, co ja mam, przez popatrzyłem, specjalnie to zrobiłem. To czemu nie rzuciłeś takiej, żeby mi odpowiadała? Bo ty mi też takich nie rzucasz. Tobie nic nie będzie odpowiadał, bo to ja tylko jedno dobra, odpowiada. Już, jesteś monotematyczny. Ej, ale weźcie się uspokójcie, no, bez chłopaki, kitu. Dawaj, atakuj, szarżuj. Passive aggressive talk. Czekaj, bro. No czekaj. Dobra, ja szarżuję! Co to jest? Dziewiątka. Dobra, to wezmę coś takiego. Okej, okay, on ma zielone. Jesteś pewny? Tak. O, Uno, klikaj, szybko. No, klikłem! Ja też nie jest dobrze, Mati. Ale kurde, kliknąłem to zjebane Uno, ja pierdolę. Ale będziesz miał krokowania. Ej, Mati, paja, no. Wyrzucam dla ciebie. Dzięki, gościu. Nie, bo tak naprawdę on nie ma czerwonych, mój kolega tam. A to teraz wyszło zajebiście. Not my fault. Dobra, weź to tam z godnością. O, do papy. Do papy. Pod spodem jest żółta. Okej, okay, walcz. No co? Ej, a dlaczego, dobra, jeżeli była żółta, jeżeli to miała być największa żółta, Furmion miał nie, to ósemkę. Nie chodzi o największą żółtą. Nie, to jest na... Już, oficjalnie to nie chodzi no. O największą żółtą. Ludzie, czekamy wszelkie na waszą nasze pomoc. Tak, nic już nie rozumiem. Teorie idą do piachu. No, niestety. Ale tu będzie jechaneczka. O. A przyjmę. A myślałem, że do mnie jeszcze da. A ja miałeś Mano? Wtedy miałbym problem ogromny. A, myślałem, ale na szczęście nie dał nic. Tam jesteś nie down. Nie down. Ej, pamiętacie czego nie miał Furman? Macie flotar? Razem wszystko. O zielonej chyba nie miał. Ja już pamiętam. Nie wiem, gościu. Tak, ja już też nie wiem. Ja mogę powiedzieć czego nie mam. O, to może teraz pokaż, że nie masz czerwonej. Nie, masz nie mam czerwonej. O, widzisz, czyli nie ma czerwonej. Dobra. O, czyli nie nawet. Ma. Nie ale ma. Powiedziałeś, nam powiesz, to wiemy już, że nie masz czerwonej, sami to sprawdziliśmy. Czego jeszcze nie masz? Mózgu. Oh, that was so yeah. Obvious. Man. Dobra. Man. Man. Mate. Bro. Bra. Brach. Idealnie tą siódemeczkę tutaj wrzucił w kolor. Ty tam weź nie udzielaj się. A co się to? Blokuj gnoja tam. Ta, blokuję. No. O, zablokował. Ej, weź coś odwróć bieg historii. Nie, bo Manu chce mnie osrać. Zabijam siebie za moment. Dobra, żółciutkiej się pozbądźmy. No i co, lamusie? O ale nie, dziewiątka, czadu. Tylko no, nie dziewiątka. No, dziewiątka mu wrzuciłem. Jakbyśmy się challenge'owali, masz dziewiątkę, Furman. Furman, masz niebieską dziewiątkę. Ale nie, o, dziękuję bardzo za odwrócenie bloku historii. Nie, za bloku historii. Więc masz teraz to. O, dziękuwa, mordo, dzięki ci. Teraz może już masz miał tą czerwoną, co je wtedy mam, miałeś. Mam, zabijam. Także w sumie moment. Dobrze mama. Nawet wyszło. Zabijam cyby. O, wow. Złotej nie ma. Da, dwa, ja a ja kocham cyby. Cztery. Uuu. O nie. Challenge'uj, ja bym zawsze challenge'ował się. Ja też. Tak, żeby brał... Żeby w końcu zrozumieć, o co chodzi w challenge'owaniu. Niestety, przyjmuj to. O. No co? I don't know. Nawet kart mam więcej. Ale to chodzi chyba o IQ. Tak ale zobacz, no ma 18, a ty masz 8. Pamiętasz, jak mnie kiedyś zablokowałeś, lamusie? To pana to. O Jezu, oj, tylko nie to. Nie patrz, patrz, Adi. Tamati, rób to, no. Zniszczonko. Dobrze, dobrze. To zniszczony rzeczywiście. Nie ma niebieskich, pa. Ma. Ale nie ma czerwonych dalej. Nie, no nie ma, pap, teraz będzie ciągnął. O. Nie, no mam. Ta? No, ciągnie po nagraniu. A pamiętasz, co wcześniej zrobiłeś mi, jak mnie zablokowałeś? To pa, teraz będziesz twój kolega stał. O, no, nieźle. Obydwoje dostało tutaj.
po nerkach. O! Ta, a pamiętasz jak twój kolega kiedyś. Dobra, dostał czwórkę z Majmy? Majmy. A pamiętasz, twój kolega nie miał żółtych? Furman, ty w ogóle. Ej, on jest. On naprawdę. Dobra, ja wiem. Nie, ale nie wiem, czy Floter ma. Myślę, że to jest taki fake, nie? Że on tak naprawdę ma nie, żółte. Nie, Floter by nie zareagował. Nie, bo ja wiem, że Matynie nie ma żółtych. No fajnie, jak Adi ma trzy karty, to się będziesz nam przejmował. Aha, naprawdę jest geniusz. No dobra, challenge. Nie wiem na czym to polega. Dawaj challenge się, gościu. Jak się moje bo on ma więcej kart. To bierzesz 6. Tak. Tyle ci mogę powiedzieć. Fajna zasada działania. Ej, Furman, ale fajnie zagrałem, nie? Bo, bo uwaga, miałem 4 żółte karty. I dlatego tak powiedziałem. Ale Mati, nie, kto to wychwycił, a kto to nie? Ja wychwyciłem. No, to Mano. To... Plusik dla ciebie. Dzięki. A, ja nie wierzę w to, a na pewno nie ma żółtych. Tak, no żółta chyba. No bo właśnie. Wziąłeś z tych 4 moich, co ja ci dałem. Tak, ja też mam na szczęście żółte, nie martwcie się. Zieloną ma. No mam, mam. Po co zdałeś w... Ja pierdolę. No, no ale... O co chodzi? No ja też nie wiem, co chodzi. Ej, ale rekord kart na jednym odcinku, 22. 22 karty, cała talia. Ty, u mnie już są, u Furmana są pogrupowane te karty, jakby. Aha. No, u Furmana też. Ej, o co chodzi? Dobra, wezmę sobie to. Mano, masz zieloną jakąś? Tak, mam, mam. No. Ale co gdzieś zagrałeś, kurde. No mam zieloną, przecież mówię. A, no dobra, dobra. Tylko chciałeś sobie dobrać parę, nie? Żeby tak, było ale łatwiej dobra później. Sobie, kurwa, zajebiste. Teraz was rozpierdoli ten obraz. Dobra, challenge, dziwko. Przegram pewno. Tak się. Bierz te karty. Ten wzięło zieloną jedynkę, nie rozumiem tego. Może pierwszą z lewej na przykład, czy coś. Czekajcie, a nie. Może tutaj chodzi o najmniejszą kartę, najmniejszą wartość. Może. Nie, bo ja wtedy miałem 1-1-2 i on ze mną przegrał, a miał 8. Hmm. I on przegrał, tak, więc tobie wzięło jedynkę, bo wygrałeś. Mhm, teraz ja ci wybiję 2 jedynki, jakbyś tylko zaczął. Ja już się pogubiłem. Ja to... Teorie są coraz bardziej zakręcone. Dwóch dorosłych, 4 dorosłych typów nie potrafi rozkminić gry przez 40 minut. On nie ma tego do piękne podsumowanie, Uno. Aż się popłakałem. Ej, nie płacz, to tak, dobrze. Adi. No widzę, widzę. Ale no. Hard. Urman. Muszę chyba. No ta. Bo nie mogę nic wiesz, innego. Rób to, gościu. Tak, spokojnie, ja sobie wezmę te karty. Mordo. Normalnie. No problemos. Furman, jakbyś mógł rzucić... No nie, nie będę mówił co, ale powinieneś się domyśleć, o co mi chodzi. No. Skupię, że automatycznie rzucę te karty. Nie, no, może ja można to wyłączyć. 4. Ta całą talię. Może ja chcę dogonić Furmana. Pojebane, no dawałam dużo kart, że nie mogę dokładnie wybrać. Bo mi ucieka ta talia, którą chcę zabrać. Mano nie ma zielonej karty. Tak, chyba ty nie masz rundy teraz, gościu. No rundy nie mam, ale spokojnie. O. Zaraz nie. Się zemszczę. Przygotuj się na challenge'a, tylko chciałbym go wygrać. Spoko, spoko. Dajcie mi więcej. To nie będzie rekord? Furmanka, a, chyba. Prawie. O. Jeszcze trochę mu brakuje. Już nie widzę swoich kart, wariaty. Ja widzę. O, chyba trochę. Będzie challenge. O nie. O kurde. Jak zablokowany. Zablokowany. Dobra. Przydałoby się to zakończyć, nie? Tam. Tą rozgrywkę. Ja widzę, że już tutaj, no. O. Trochę gramy. Pierniczę. No nie no. Nic nie zanosi się na to, żeby tutaj tap. Kończyć to. Tap, tap. Daba, daba, daba! Co Mateuszku? Ej, co chciał powiedzieć? Zero. Mano, jakie masz 2 karty? To ja ci powiem 2 moje. Nie, dobra. To ja ci powiem 2, jakie miałem przed chwilą. A ty mi powiesz, jakie masz teraz. Dobra. To ja przed chwilą miałem 2 zieloną i miałem też 4 białą. Jaka to jest 4 biała? Z tyłu taką ramkę biała miała. Rozumiesz? Aha. Miała. Ta, ale mogę ci też takie coś dać, jakbyś. Mano nie ma niebieskich jak coś, Furman. No, pamiętaj wiem. O tym. Nie, słybajcik, poszedł. Na noobów. Nuby się łapie, bo jest 2-17. Na bejcika na niebieską kartę.
No dobra, wezmę. No nie, no ja mam sobie suka, biorę sobie, wiesz. Aha, no dobra. Kurde. Ja po prostu jak mam biorę więcej niż dwie, to wiesz, mam większe prawdopodobieństwo, że wyrzucę akurat to, co mi się podoba. O nie, ma żółtą, ma żółtą. A no. Tak się składa, że mam faktycznie. Ma. Furman niebieska, pamiętaj o niebieskiej wiem, karcie. Wiem. Tylko ja nie mogłem nic innego położyć, żeby tam... Niebieski świat i kolce! Niebieski świat, to jest to, co lubię. Bo to wtedy wie. W nosie sobie dubię. I w przegubie. Tak. A Mati, czemu ty w sumie dobierałeś? Chciałem dobrać coś lepszego. Niebieska. Pięknie. A tutaj bumba, niebieską i kończymy. No, oczywiście, że mam niebieską. Za chwilę będę miał pa, jak mam niebieską, widzisz? Tak, jest. Albo czwarta edycja dobierania. No. Troszkę tak. Już mogę cztery razy gnić tam z 40 kartami, jak nie, ja nie, z tym nie, nie. Okej, okay, czyli niebieskiej nadal nie ma. I czego nie ma jeszcze? Nie interesuj się. Dobra, niebieskiej i czerwonej nie ma. Nie no, debil! Nie można wrzucić po zagraniu? Nie. Dobra, biorę i weź tutaj graj pod niego. Ja tego jak miał to na szczęście teraz są... No nie, pod siebie będę grał, jak masz 15 ale kart. No Jezu, ostatnio graliśmy pode mnie i wygranką było. Jak ty siedzisz całą rundę w krzakach i nic nie robisz. Gościu, ja tutaj tak ci ułatwiam życie, że ty powinieneś mnie po stopach całować. No tak, gościu, jakbyś łatwiej, to już bym Furman, wygrał. Możesz no nie, no to było głupie, myślałem, że można po zagraniu karty dalej no krzyknąć. Jak ty co chwilę masz. Dobra, weź tam się, nie straj lamusie. Głupie ruchy masz. Na szczęście teraz... O, nieważne. Niebieskich nie ma. A nie wiadomo, a niebieskie teraz przyjął już do dzioba. Tak, teraz ty w loterek to sobie możesz wiedzieć. Nie, dobra, nie mam niebieskich, okej. Okay. No nie, nie ma niebieskich. No nie mam niebieskich. No nie masz niebieskich. No nie mam, no nie mam. Nie masz niebieskich. No nie mam niebieskich. No właśnie. Całkowicie nie mam niebieskich. To na jaki kolor zmieni? No taki, jaki będzie mu pasował, bo teraz podjęliśmy decyzję, że jednak gramy na niego. O kurde, Furman, nic nie zrobisz. Ale to było mądre. Ale no. Na szczęście mam niebieskie. Adrian, czy to nie było mądre? No to było, było. Jak zobaczyłem kartę Furmana, wiedziałem, że już koniec. Także co, ja dwa razy wygrałem, ale to wygrał było mądre! Raz. Szybko tak. W komentarzach pisać 300 IQ Mati. Nie, 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 ty dwa razy. Ja dwa razy, ty raz. Nie no, ja dwa żegnamy razy się. Także, siemanko, pa pa. Dobra, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, przynajmniej tak bardzo, jak mi sama gra. Powiem się świetnie, wy myślę, że również będę się lajkach. Myślę, że te 3000 będzie mega fajnym wynikiem. Wbić na mojego fanpage'a, gdzie raz albo dwa razy w miesiącu rozdaję takie oto karty Google Play, za które możesz sobie kupić jakieś gierki na telefon, czy cokolwiek. Będzie też o G2, gdzie z kodem mano 3% zł na wszystkie twoje wygierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.